podróżu, ale no niestety tak się pokładało, że nie pojeździliście, szczególnie dwa auta z Ford Turbo. Co się podziało? No niestety zostaliśmy teoretycznie za późno wezwani, a tak naprawdę byliśmy na miejscu. Samochody na piątym polu startowym stanął Andrzej Szczepieniec z numerem 12, ja mam numer 10, czyli powinienem być dopuszczony do startu. Nie wiem czyją decyzją i dlaczego zostałem po prostu niedopuszczony. Formuły jeszcze nie pojechały, tak jak mówię, na piątym polu startowym stanął Andrzej Szczepieniec. Ja mam numer 10, czyli jestem za nim i powinienem spokojnie sobie podjechać. Zostaliśmy Boczek i ja zostaliśmy zastopowani i po prostu nie mogliśmy kontynuować dalej podjazdu treningowego. Co naprawdę, no przy takich warunkach to jest dużo, naprawdę. Co sądzisz o odwołaniu drugiego przejazdu wyścigowego wczoraj? Znaczy ja uważam, że odwołanie tak, ale nie uznanie wyników zawodów, ponieważ ta trasa nie ma 5 km i te zawody dzisiaj jest ładna pogoda, wszyscy o tym wiedzieli, że prawdopodobnie będzie ładna pogoda. Zamiast drugiego treningowego powinien być normalnie wyścigowy drugi podjazd. Tak to się robiło zawsze do tej pory, a nie wiem, dziwna decyzja dla mnie.
fantastyczny wynik dzisiaj. No tak, muszę przyznać, że sam jestem zaskoczony, bo ten wypadek naprawdę był poważny i no strach miałem w głowie, także przełamałem się w tych dwóch ostatnich podjazdach, poprawiłem te błędy, które mnie nurtowały, czyli opóźnić hamowanie i wciskać gaz w podłodze, także no, bardzo jestem zadowolony. Samochód w tydzień de facto złożony przez Ford Turbo spisywał się rewelacyjnie podczas tego weekendu. Tak, pracowaliśmy nad nim tak naprawdę ostatnie pół roku. Nie zdążyliśmy przetestować, a już rozbiliśmy tydzień temu, więc tak naprawdę dużo nowości mamy, dużo jeszcze jest testowania, dużo jeszcze jeżdżenia, żeby tak naprawdę wykorzystać w pełni potencjał tego samochodu. Trzecie miejsce w kategorii pierwszej, trzecie miejsce w GSMP. No to jest świetny wynik jak na początek sezonu i dalej są szanse na walkę o najwyższe trofeum, czyli trzeci tytuł Mistrza Polski. Tak, naprawdę byłem zadowolony, że w ogóle wystartujemy. To naprawdę był wielki sukces ekipy Ford Turbo i wszystkich, którzy nam pomagali. Waka Serwis też, Rafał Grzesiński pomagał. Także tak naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się w ogóle wystartować, a wywozimy też jeszcze punkty, więc to naprawdę w tak krótkim czasie to jest bardzo dobre osiągnięcie. I ostatnia klasa.